Cześć, Dominik Rutkiewicz z tej strony. Witam Cię na kanale Dolarowy Projekt. Na samym wstępie chciałbym serdecznie podziękować za wszystkie subskrypcje pozostawione po moim pierwszym nagraniu, za wszystkie łapki w górę oraz komentarze napisane. Jest mi niezmiernie miło, że ten pierwszy film został przez Was dobrze odebrany. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat, jak zarobić 15 tysięcy złotych w trakcie jednego miesiąca. Powiemy Wam tutaj o trzech niesamowicie ważnych aspektach podczas publikowania naszych produktów. Ale jednak zanim do tego przejdziemy, to mam jeszcze jedno takie ogłoszenie. W przyszłym tygodniu nagram film dotyczący słów kluczowych. W związku z czym, jeżeli masz jakieś pytanie dotyczące słów kluczowych, tworzenia tytułów czy trademarków, to bardzo proszę napisz mi takie pytanie w komentarzu, a ja bardzo chętnie odniosę się do takiego pytania podczas nagrania w kolejnym tygodniu. Ok, zacznijmy od tego, co tak naprawdę powoduje, że osiągnąłem sprzedaż w ciągu jednego miesiąca powyżej 15 tysięcy złotych. I tutaj są trzy bardzo ważne takie aspekty. Pierwszym aspektem jest zapewnienie widoczności naszego produktu na listingach Amazona. Do tego przejdziemy za chwilę, bo to tak naprawdę jest wypadkową właśnie tych kolejnych dwóch aspektów, o których chcę powiedzieć. Kolejnym aspektem jest klikalność w nasz produkt. A na to już mamy wpływ poprzez tworzenie odpowiedniej okładki. Jeżeli wyróżnimy naszą okładkę na tle konkurencji, a możemy zrobić to przynajmniej na kilka sposobów, to mamy zdecydowanie większe szanse, że to właśnie nasz produkt będzie przykował uwagę potencjalnych klientów i po prostu ten nasz produkt będzie częściej klikany. Więc to jest szalenie ważne, żeby klienci zauważali nasz produkt na listingach Amazona, żeby w niego klikali najlepiej częściej niż to w produkty konkurencji. A żeby tak się stało, to fajnie wyróżnić naszą okładkę poprzez na przykład zastosowanie innego koloru niż większość naszych konkurentów lub też zastosowanie innego rozmiaru okładki, rozmiaru produktu. Dla przykładu, jeżeli mamy niszę świąteczną, bożonarodzeniową i na 15 produktów, które znajdują się na pierwszej stronie, 13-14 z tych produktów będą zielone, czerwone, bo takie kolory charakteryzują właśnie Boże Narodzenie, to zróbmy zupełnie inny kolor, czy to będzie niebieski, czy żółty, czy biały, czy jeszcze jakiś inny, to już ma mniejsze znaczenie, byle te kolory pasowały do pozostałych elementów naszej okładki, ale wyróżnijmy się, bo w ten sposób przykujemy uwagę potencjalnych klientów i właśnie tak dokonamy kliknięć zdecydowanie większej ilości niż gdybyśmy robili sztamplowo kolejną czerwoną, czy niebieską, czy zieloną okładkę. Więc wyróżnienie naszej okładki chociażby kolorystycznie, czy wielkością, czy poprzez dodanie jakiegoś charakterystycznego elementu, to jest bardzo istotne. A więc zanim przejdziemy do tworzenia naszej okładki, to tak naprawdę powinniśmy przeanalizować naszą konkurencję znajdującą się na pierwszych stronach Amazonu po to, żeby zobaczyć, jakie są elementy spójne tych okładek i poszukać właśnie takiej możliwości wyróżnienia się na tle tej konkurencji. No i kolejną rzeczą jest to, że jak już klienci widzą nasz produkt, klikają, to powinniśmy zrobić wszystko, żeby otrzymać jak najlepszy wskaźnik konwersji sprzedaży. I konwersja sprzedaży jest to współczynnik sprzedaży do ilości kliknięć. Czym lepszy jest ten współczynnik, tym lepiej. Średni taki współczynnik przy takich produktach książkowych, papierowych, to jest około jeden zakup na 10 kliknięć. To jest taki średni wskaźnik. Natomiast moje produkty czasami potrafią wykręcić sprzedaż już przy zaledwie 5, 6 czy 7 kliknięciach. I to powoduje też, że właśnie to pozycjonowanie mojego produktu czy moich produktów jest lepsze i te moje produkty idą do góry organicznie, w organicznych wynikach wyszukiwania. Bo o co chodzi Amazonowi? Amazonowi chodzi o to, żeby jak najbardziej ułatwić drogę klientowi do zakupu. Klient powinien jak najszybciej znaleźć produkt, który chciałby kupić. A więc takie współczynniki są dla Amazona bardzo istotne. A więc jeżeli nasz produkt będzie miał rzeczywiście wysoką konwersję sprzedaży, będzie często klikalny, bo będzie zauważalny poprzez jakiś wyróżnik,
to automatycznie właśnie ten pierwszy punkt, czyli pozycjonowanie, zrobi się bardzo tak organicznie. Natomiast dodatkową kwestią jest to, żeby jeszcze zareklamować ten produkt nasz, po to, żeby właśnie pomóc w takiej pierwszej, w pierwszym wypozycjonowaniu tego produktu, żeby rzeczywiście pokazać szerszej grupie osób nasz produkt do oceny dla algorytmu Amazona, jeżeli on będzie potem klikany i będą dokonywane sprzedaże, no to będzie wszystko w porządku. I jeszcze o jednej rzeczy nie powiedziałem, jak wyróżnić nasze wnętrze produktu, żeby właśnie dokonać takiej fajnej konwersji sprzedaży. Teraz tak, jeżeli będziemy robili setny produkt z gotowego wnętrza, a więc będzie 100 produktów na Amazonie, które będą miały bardzo podobne albo identyczne wnętrze, takie jak my, no to trudno jest się wyróżnić na tle konkurencji, zwłaszcza jeżeli jest to nasza nowa publikacja, nie mamy żadnej oceny, żadnego review. Tak naprawdę jest trudno przekonać potencjalnego klienta, żeby kupił właśnie od nas, a nie od konkurencji, bo to jest niewielka dla niego różnica. Natomiast jeżeli zrobimy całkowicie unikatowy projekt od deski do deski samodzielnie, no to wtedy znacznie się wyróżniamy na tle konkurencji i dajemy konkretny argument klientom, żeby kupili właśnie nasz produkt. I żebyście mnie dobrze zrozumieli, to nie jest tak, że korzystanie z gotowych szablonów czy wnętrz to jest coś złego. Absolutnie nie, ja też tak zaczynałem i często korzystałem z gotowych szablonów. Natomiast jak już z nich korzystamy, to dodajemy coś, odejmijmy, wyróżnijmy też te wnętrze, chociaż w delikatny sposób, po to, żeby właśnie wyróżnić się na tle konkurencji, a w opisie takiego naszego produktu możemy gdzieś wytłuścić, czym się wyróżnia nasz produkt. Tak więc nawet jeżeli korzystamy z gotowców, to możemy się w pewien sposób wyróżnić i poprawić tą konwersję poprzez urozmaicenie naszych wnętrz. Jest to ważny aspekt. Tak więc publikowanie takiego jednego produktu, ono może trwać trochę dłużej. No oczywiście, czy to będzie przygotowanie produktu przez tydzień, dwa, a być może nawet miesiąc będziemy przygotowywać taki jeden produkt, ale będziemy mieli wtedy pewność prawie stuprocentową, że nasz produkt będzie wyróżniał się na tle konkurencji i jeżeli zadbamy o odpowiednie pokazanie, zwłaszcza na samym początku tego produktu, to on się dobrze wypozycjonuje, bo będzie miał fajny wskaźnik klikalności i konwersji sprzedaży. A jeżeli poświęcimy tyle pracy nad naszym produktem i załączymy reklamę, to będziemy widzieć, czy te wskaźniki są prawidłowe, czy nie. Jeżeli konwersja sprzedaży będzie słabsza, będzie tam jeden zakup na 12-13 kliknięć, to są dwie możliwości. Albo źle dopasowujemy słowa kluczowe, albo właśnie gdzieś mamy niedopasowane wnętrze do potrzeb klienta. Tak więc tak do tego podchodzę i oczywiście to nie jest jedyna droga do osiągnięcia sukcesu, bo możemy publikować setki produktów bardzo szybko, właśnie korzystając z gotowych szablonów i właśnie ta ilość produktów zagwarantuje nam, że ta sprzedaż będzie rosła, tak, bo z każdym kolejnym produktem, nawet jeżeli nie będziemy osiągać regularnych sprzedaży, to ta kula śniegowa będzie się powiększać. Więc to jest jedna strategia. Ja tutaj mówię o takiej zupełnie innej strategii, czyli o tym, żeby tworzyć zdecydowanie mniej produktów, ale żeby zadbać o jakość tych produktów, podpromować i one wtedy będą dobrze się pozycjonować. A w wyniku tego będziemy osiągać fajną sprzedaż. Produkty unikalne to też mają tą zaletę, że możemy sprzedawać troszeczkę drożej, a to też jest mile widziane często w algorytmie Amazona, bo Amazon też chce jak najwięcej zarobić. I to tak z grubsza wygląda, czyli zadbajmy o to, żeby wyróżnić okładkę, wyróżnić nasze wnętrze lub zrobić całkowicie unikalne wnętrze, a w wyniku tego jakby pozycjonowanie naszego produktu organicznie będzie dobrze wyglądać. Oczywiście fajnie jest podpromować taki produkt na samym wstępie, bo jeżeli w ciągu 24 czy 48 godzin nasz produkt załapie kilka sprzedaży, to też jest to znak dla Amazona, że hej, tutaj mamy nowy produkt, on musi być super jakości, bo już załapał sprzedaż, pokażmy go wyżej w wynikach wyszukiwania, wypozycjonujmy go na dodatkowe słowa, bo
bo najprawdopodobniej jest to przydatny produkt dla potencjalnych klientów. Więc taka jest moja strategia. Możecie z tego skorzystać, zachęcam Was do tego. Możecie zrobić sobie model trochę taki hybrydowy, że przez miesiąc tworzycie produkty oparte na gotowe wnętrza, a raz w miesiącu czy dwa razy w miesiącu opublikujcie coś, gdzie zrobicie zupełnie inaczej, gdzie się przyłożycie do tych wnętrz, wyróżnicie te produkty. Albo taki jak ja, czyli twórzcie pojedyncze produkty na spokojnie, poświęćcie im dużo więcej czasu, ale zadbajcie o to, żeby potem też podpromować na samym wstępie taki produkt. No i dobra wiadomość jest też taka, że właśnie na tym kanale będziemy wchodzić w takie szczegóły, będę nagrywał tutoriale, jak tworzyć wyróżniającą się okładkę, jak wyróżnić się wnętrzem. Porozmawiamy sobie o niszach, o słowach kluczowych i o wielu innych aspektach, też o promowaniu tych produktów, bo same wdrożenie produktu też ma duże znaczenie, jak to zrobimy. Tak więc zachęcam Was do zasubskrybowania kanału. Napiszcie w komentarzu, tak jak Was prosiłem na samym początku, jakie macie pytania, czy odnośnie właśnie tworzenia takich unikalnych produktów, czy też o słowach kluczowych. Chętnie odniosę się do Waszych pytań. Dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Cześć.